Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna, jestem menadżerem tego hotelu. Dzień dobry, bardzo mi miło. W takim razie zapraszam tutaj, przyjdziemy, będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Zapraszam. Super. Dziękujemy. Zapraszam Państwa. Proszę usiąść. To może moje pierwsze pytanie. Coś do picia dla Państwa? Poprosimy wodę. Wodę, tak. Dobrze, to ja już tutaj podejdę do kolegi. W takim razie poproszę 3 razy wodę. Dziękuję. Jakiś czas temu byliśmy u Państwa i skorzystaliśmy z Państwa oferty. Zaręczyliśmy się. Tak. Gratuluję. I jest to dla nas bardzo ważny dzień i chcielibyśmy u Państwa zorganizować nasze wesele. Chciałabym, żeby Pani nam powiedziała, jak to wygląda, dała nam kilka informacji. Dobrze, jak to przebiega cały proces. Chcieliśmy po prostu uwiecznić to, co się wydarzyło. Tak, to było tutaj. Tutaj bardzo nam się podobało otoczenie, klimat w ogóle, jaki Państwa jest. Bardzo się cieszę, naprawdę, że Państwo do nas wrócili. Dobrze, w takim razie może moje pierwsze pytanie. Na ile osób planują Państwo organizację przyjęcia weselnego? Około 100 osób. Mamy bardzo dużą rodzinę, także 200-240, wydaje mi się, że to będzie maksymalna liczba. Mamy informacje później. Czyli zdecydowanie to raczej będzie nasza większa sala, ale zaraz po zakończeniu spotkania przyjdziemy jeszcze, zobaczymy obie sale i będą mogli Państwo dokonać ostatecznego wyboru. Dziękuję. Z tym, że od razu zaznaczę, że nasza mniejsza srebrna sala, którą też mogli Państwo zobaczyć na przykład na naszej stronie internetowej lub na Facebooku, jest dostosowana raczej do przyjęć tak maksymalnie na 200 osób. Więc jeżeli tych gości będzie jednak więcej, to polecam większą salę, żeby było miejsce do tańca i na jakieś inne dodatkowe atrakcje, jeżeli Państwo będą takie przewidywali. A jakie atrakcje Państwo mają? Więc zatem, jaki termin Państwa interesuje? Maj przyszłego roku. Czy to może Państwo dzwonili do mnie dzisiaj? Tak. I rezerwowali ten termin, prawda? Zbawiam, tak. 21 maja, czyli oczywiście ten termin jest dla Państwa zarezerwowany wstępnie. A jeżeli chodzi o atrakcje, my jako hotel możemy pomóc w organizacji pewnych kwestii, czyli na przykład możemy Państwu polecić zespół. Mam kilka namiarów, naprawdę dobre, fajne zespoły. Możemy pomóc zorganizować fotografa, kamerzystę. Mamy namiary na fotobudkę, fontannę czekolady, bardzo fajnych barmanów, którzy nawet 2 tygodnie temu u nas byli. Fajne drinki, smaczne, pięknie wyglądające. Tak, fajne. A potem też proszę czekolady, bardzo mi się podoba. Ale proszę też pamiętać o dzieciach i o animatorach. O właśnie. Jakiś kącik dla dzieci. Mamy oddzielny pokój, który udostępniamy bezpłatnie. Jeżeli będą mieli Państwo znaleźć tego animatora, może wybrać dzieci na oddzielną salę. To jest dobra opcja. Do kiedy musimy podać Pani ostateczną listę gości? Kiedy musimy wybrać menu? Jeżeli chodzi o takie ostateczne ustalenia, czyli menu, ostateczną wiążącą liczbę gości oraz wpłatę 80% wartości wesela, która jest podpisana na umowie, dokonujemy na 7 dni przed weselem. W takim spotkaniu ostatnim rozmawiamy o menu, czyli Państwo wybierają, ustalamy godziny tego menu i rozmawiamy o takich innych, też bardzo istotnych, chociaż może mniejszych kwestiach, czyli takie powitanie, pierwszy taniec, jakieś dodatkowe atrakcje, na przykład dzik, fajerwerki, o której będzie tort, o której będą oczepiny, czy mają Państwo gościńce dla gości, czy może w jakiś inny sposób Państwo pragną ich pożegnać. Już to wszystko ustalamy na 7 dni przed przyjęciem weselnym. Poprosimy takie podstawowe informacje na maila. Na maila, tak. Oczywiście. To się zapoznamy i wtedy będzie nam łatwiej. Dobrze. Ja może tylko tak pokrótce powiem, że na daną chwilę, na ten właśnie przyszły rok, posiadamy 2 oferty weselne. Pierwsza, taka podstawowa, to koszt 189 zł. Od takiej ceny wychodzimy za osobę. W cenie jest 5 gorących posiłków, z czego pierwsze to zupa, główne danie i deser, liczone jako jeden. Następnie 4 kolejne gorące posiłki w nocy, które wybieramy z menu weselnego. 10 przystawek na stole, które są dokładane. Napoje zimne, gorące bez ograniczenia. Obsługa, sala. Proszę też jakby nie dać się zmanewrować dodatkowe opłaty od zespołu, ponieważ my już wszystkie formalności związane z ich jakby możliwością odtwarzania muzyki my już załatwiamy, regulujemy. Mam też jeszcze nawet drugą ofertę, ponieważ ta pierwsza podstawowa nie przewiduje jakby w swoim pakiecie ciasta, owoców i alkoholu, które sami muszą Państwo sobie zapewnić. Druga oferta, tak zwana all inclusive, polega na tym, że hotel gwarantuje praktycznie wszystkie te podstawowe kwestie. Czyli tak jak w tym podstawowym pakiecie, plus dodatkowo alkohol, ciasto i owoce. I jaki to jest koszt? 220 zł od osoby. Myślę, że warto jest się zastanowić. Nie jest to bardzo duża różnica. Powinno się na pewno. Zdecydowanie warto się również zastanowić nad taką ofertą.
Dobrze. Ja jestem szczerze, że tak powiem. Gdy Państwo zdecydowaliście się na tę podstawową ofertę, no to wiadomo, dostarczają Państwo alkohol swój. Wszystko przywozimy dzień przed weselem. No, na ostatecznym, na tym ostatnim spotkaniu, tak. Też zawsze o tym wtedy przypominam, ale i teraz tak na wspomnę, że w piątek przywozimy pojemniki na jedzenie, wszystkie jakieś dodatkowe rzeczy, które Państwo mają od siebie, tak samo jak alkohol, ciasto i owoce. Najlepiej przywieźć w piątek. Nie pobieramy opłat tak zwanego korkowego, nie pobieramy też opłat tak zwanego porcelanowego za zbitą filiżankę, szklankę, ponieważ no wiadomo, wpisujemy to w koszty wesela. Mieliśmy jeszcze bardzo fajerwerki. Tak, jest możliwość, jest możliwość, aczkolwiek jeżeli Państwo się zdecydują, muszą Państwo wynająć firmę, która ma na to pozwolenie. Trzeba to nam zgłosić, ponieważ taka firma też musi zgłosić to na policję i straży pożarnej. Takie są wymogi. Fajerwerki puszczamy do godziny 22. Zastanowimy się na pewno. Jeżeli Państwo będą chcieli skorzystać z jakichś innych dodatkowych atrakcji, mogą Państwo sami zarezerwować sobie barmana, fotobudkę i nam tylko zgłosić. My nie widzimy żadnych problemów, żadnych przeciwwskazań. Jeżeli jednak będą potrzebowali Państwo jakiejś pomocy, też proszę czy napisać, czy zadzwonić. I przynajmniej jakieś namiary będę mogła Państwu podać. Cudownie. To w takim razie my wszystko wiemy. Jesteśmy zdecydowani na pewno. Chcielibyśmy jeszcze szybko obejrzeć salę, jeżeli jest taka możliwość. Oczywiście. W takim razie zapraszam. Cudownie. Chodźmy. Zapraszam. Dziękuję. Rozumiem, że to jest ta większa sala, tak? Dokładnie. Tak, tutaj spokojnie zmieści się do 350 osób. Świetnie. Proszę tutaj zwrócić uwagę. Antresola dla zespołu. Tutaj możemy przygotować warnik z kawą herbatą. Wiejski stół, tutaj stół słodkości, też mogą być owoce i ciasta, lub tradycyjnie na stołach, jak będą Państwo woleli. Tutaj jest wyjście na taras. Pamiętasz nasz piknik? Piękne wspomnienia. Tak. W dalszym ciągu towarzyszą. Oby całe życie. Tak. Proszę bardzo, tutaj jest stół dla pary młodej. Przygotowane miejsce dla Państwa, dla świadków, ich osób towarzyszących. I tyle chciałabym. I tyle. Oczywiście. Może proszę wejść, spróbować poczucie końców książek i księżniczka. Jak się Państwu podoba? Cudownie, czuję się jak królowa. Jest cudownie. Bardzo się cieszę. Czy jest możliwość obejrzenia również tej mniejszej sali, o której Pani wspomniała? Oczywiście, zobaczymy. Chciałabym szybko zobaczyć jeszcze, jak to wygląda, żeby mieć porównanie, dobrze? Oczywiście, zapraszam. Dziękuję. Bardzo mi się podoba. Jakie zgranie, widać, że to jest prawdziwa miłość. Jest takie powiedzenie, że miłość jest jak wiatr, chociaż jej nie widać, to jej uczuć. My cały czas czujemy. Zapraszam, proszę wejść, zobaczyć. To jest nasza druga sala, srebrna. Jest bardzo ładna, ale wydaje mi się, że zbyt mało jednak jak na naszą liczbę gości. Tak, mam bardzo dużo gości. Jest pięknie, ale zdecydujemy się na złotą salę, tą większą. Rozumiem. Ja też bym polecała salę większą przy takiej liczbie gości, ale proszę tylko zwrócić uwagę, tutaj na górze mamy oświetlenie LED-owe, które włączamy na przyjęciu weselnym. I również jest podwyższenie dla pary młodej. Stoły mogą być jak na tamtej sali ustawione tradycyjnie lub okrągłe. To wszystko zależy od tego, tak, jak Państwo sobie życzą. Jesteśmy zdecydowani? Tak. Chcielibyśmy podpisać umowę z Państwem. Bardzo się cieszę. W takim razie proszę usiąść. Chwilę poczekać, ja przygotuję tylko potrzebne dokumenty i za moment do Państwa wracam. Dobrze, czekamy. Dziękuję. Jeszcze rok przed nami. Wydaje mi się, ja również, wydaje mi się, że tamta sala będzie o wiele lepsza niż ta. Jest większe rozmieszczenie i też będzie można normalnie tańczyć. Już jestem, wróciłam do Państwa. Świetnie. Umowa. To jest w dwóch wersjach identycznych. Może proszę jeszcze pierwszy sobie przejrzeć, czy się wszystko zgadza. Zgadza się. Jest tak, jak rozmawialiśmy wszystko. Dobrze. W takim razie przejdziemy do wypełnienia tej umowy. I wysunę jeszcze podpis.
oddychanie mamy to. Tak, bardzo jesteśmy zadowoleni. Dziękuję również, jeszcze raz gratuluję. I mam nadzieję właśnie, że też każdy kolejny dzień będzie piękniejszy od tego poprzedniego. Będzie, bo jest coraz bliżej. Dokładnie. I że właśnie cieszę się, że ten szczególny dzień będziemy mogli spędzić razem tutaj w nas hotelu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Było mi bardzo miło. Nam również. I do zobaczenia ponownie. Do zobaczenia.